Proszę Państwa, Dariusz Rosiak pracuje bez wytchnienia od ponad roku. Odpoczynek należy mu się jak Krym, Ukrainie. Dlatego dzisiaj przy mikrofonie wyjątkowo zmiennik. Grzegorz Dowiecki, dzień dobry. Zapraszam na raport na dziś. Joe Biden kończy pracowitą europejską wyprawę. Mówimy kończy, a nie skończył, bo gdy nagrywamy ten odcinek raportu, jego spotkanie z Władimirem Putinem w Genewie jeszcze trwa. Nie będziemy więc go na bieżąco komentować, co nie znaczy, że się do niego nie odwołamy. Niemniej ważny, albo powiedzmy od razu ważniejszy był przecież udział prezydenta USA w szczytach grupy G7, NATO oraz tym unijno-amerykańskim. Biden przyjechał na stary kontynent budować z aliantami wspólny front wolnego świata przeciwko Chinom, a relacje Stanów Zjednoczonych z Rosją, jakkolwiek istotne, miały tu mniejsze znaczenie, tym bardziej, że wydają się łatwiejsze do uładzenia niż te z Chinami. To jest teza wyjściowa raportu na dziś, 16 czerwca 2021 roku. Raport na dziś to środowa wersja raportu o Stanie Świata, programu finansowanego przez słuchaczy, głównie za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Wydawcą programu jest Adrian Bąk, realizatorem Chris Wawrzak, czyli większość ekipy bez zmian. Również niezmiennie raport jest nagrywany w warszawskim studiu Efektura, a zgodziła się je dzisiaj odwiedzić pani dr Ewa Kakiet-Springer, amerykanistka z uczelni Bistura. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, dlaczego Joe Biden w ogóle zdecydował się na spotkanie z Putinem? Dlaczego w taki sposób go wyróżnił, nawet jeśli nie jedzą wspólnie posiłku? Skoro z Rosji wychodziło tyle ataków w różnych formach na Amerykę. Skoro Putin Wciągnął Stany Zjednoczone obok Czech na listę państw nieprzyjaznych, skoro manifestacyjnie rozprawia się z Nawalnym i innymi nieprawomyślnymi rodakami, skoro straszy Ukrainę inwazją, jawnie wspiera niereformowalnego Łukaszenka. Co chciał osiągnąć Biden? z przypadkiem, czy Putin nie osiągnął już Więcej. Myślę, że Putin nie osiągnął już więcej, ale Bidenowi, Ameryce w ogóle potrzebny jest sojusznik, a Putin jest takim trochę sojusznikiem w przebraniu, bo jest jedynym sojusznikiem, który może być takim polskim PSL-em w stosunkach między Chinami a Ameryką. Od razu pani przeszła do sedna sprawy. <laughs> bo Putin jest takim PSL-em pomiędzy właśnie Ameryką Unią Europejską która nie jest traktowana jako kraj i która jest unią polityczną z którą jest bardzo trudno się układać bo wbrew pozorom to nie są zunifikowane sposoby układania się bo każdy z krajów Unii Europejskiej ma swój interes główne oczywiście Niemcy i Francja bo to dwa największe państwa ale możemy mówić o różnych interesach i one nie zawsze są zbieżne. To zresztą widać po tym, jak oni w tej chwili y, utrzymują swoje wydatki na NATO, na obronność, na te wszystkie rzeczy. A Putin jest z jednej strony wygodny, moim zdaniem, oczywiście, to jest tylko moje zdanie. Putin jest wygodny dla Unii, bo on jest takim troszeczkę Straszakiem przeciwko jednowładstwu Ameryki na świecie. Unia przypomina: Zobacz, tu jednak jest niebezpieczeństwo i ono jest realne, a z drugiej strony, czyli musisz jak gdyby nam tu pomagać i nas chronić, i z nami się liczyć, a z drugiej strony jest tym języczkiem uwagi z Chinami. No. Chiny w tej chwili przejęły prymat, jeżeli chodzi o inwestycje, o bezpośrednie inwestycje za granicą, to już nie Stany Zjednoczone są największym światowym inwestorem. Nie, nie do nich, właściwie nie miejscem inwestycji, nie do nich płynie najwięcej pieniędzy. Już w tej chwili największe fundusze bezpośrednie, zagraniczne dostają Chińczycy. Do sedna, tu... do sedna sprawy Pani przeszła od razu, to w obrębie tego sedna się poruszajmy, nie przywiązując być może przesadnego znaczenia do spotkania w Genewie. Ważniejsze było, jak sądzę, to, co ustalono na koniec szczytu NATO, to rozróżnienie, jakie ten szczyt przyjął, Sojusz uznał Rosję za zagrożenie, natomiast Chiny za systemowe wyzwanie. Zagrożenie to jest coś, jeśli dobrze rozumiem, co można załagodzić, oddalić, usunąć. Nie musi być w każdym razie trwałe. Natomiast problem systemowy z natury rzeczy jest trwały, głęboki, wymaga poważnej pracy. Czy. Tak to należy rozumieć. Rosja jest największa na świecie, ale w sumie to jest kłopot mniejszy niż Chiny. Co więcej, w radzeniu sobie przez Amerykę i jej sojuszników z tym systemowym wyzwaniem Rosja. To jest także Pani mhm. sugestia, może być pomocna. Rosja może być pomocna. Rosja jest w sposób zupełnie może niezrozumiały i zawalowany pewnym przyczółkiem dla Ameryki. Jest też powodem do tego, żeby coś robić, może nie bezpośrednio w stosunku do Chin. Bo jeżeli popatrzymy na, na to, że Chiny są jedyną w tej chwili potęgą na świecie, która jest w stanie w jakiś sposób zagrozić Ameryce, i to wcale nie jest mało realne zagrożenie, bo ja stawiam taką hipotezę, że my, że świat w ogóle stoi w przededniu reglobalizacji. I ta reglobalizacja jest nieunikniona, jeżeli popatrzymy na ekspansję Chin, jeżeli popatrzymy na to, co, czego Chiny chcą, bo żeby zrozumieć, co może Ameryka albo czego chce Ameryka, Trzeba naprawdę bardzo uważnie śledzić, dokąd i po co idą Chiny i jakie są interesy wszystkich państw, które z Chinami prowadzą wymianę gospodarczą. Jeżeli to zrozumiemy, to zobaczymy, że Ameryka ma dużo większe zmartwienie niż bezpośrednie, takie mówiąc kolokwialnie, kopanie się z koniem, czyli bójkę z Putinem. Ameryka stanęła w bardzo niewygodnej pozycji, kiedy Putin musi w jakiś sposób odegrać rolę taką, jaką Ameryka by chciała. A czy on taką rolę odegra, to tego nikt nie wie, bo Putin, podobnie jak mój poprzedni prezydent Donald Trump, jest nieprzewidywalny w, zupełnie, w tym samym stopniu. Joe Biden ogłasza światu, powtarzał to kilkakrotnie, całemu światu to ogłosił. Podkreślam, nie tylko tej naszej jego części, America is Back. To znaczy, że się musi zajmować problemami globalnej natury, a nie, przepraszam za słowo, detalami, bo czy dla niego w gruncie rzeczy detalem nie są problemy tych mniejszych sojuszników, problemy i obawy mniejszych sojuszników z naszej części Europy, zmartwienia Ukrainy, nieszczęścia Białorusi, Nord Stream 2, czy to nie jest wobec wyzwań, jakiego czekają, to nie są. No jeszcze raz tego słowa użyję detale. W pewnym sensie tak, ale ja myślę, że to jest takie prężenie mózgu, też troszkę przez Amerykę, które musiało się dokonać. Ja wrócę jeszcze na chwilę do Donalda Trumpa, nie dlatego, że ja szczególnie. Szanuję czy cenię prezydenturę Donalda Ale Trumpa. Ale wolno pani szanować to i cenić. Ja myślę, że Donald Trump nie był skutkiem tego, co się wydarzyło w Ameryce. Był w dużej mierze efektem tego, co Ameryka robiła przez ostatnie 30 lat. Ameryka przez ponad 120 lat jest niekontestowanym liderem gospodarczym, militarnym i jak gdyby Ameryka zapomniała, że trzeba uważać. Że niedokładnie patrzyła dookoła. I nagle COVID spowodował, że Ameryka się obudziła i zobaczyła, gdzie ma olbrzymie braki: i technologiczne, i zmiany demograficzne, i wszystkie rzeczy. I teraz to ogłoszenie, że Ameryka jest bank, to oczywiście jest postawienie takiej bardzo politycznej tezy: Uważajcie, my znowu będziemy organizować świat po COVID. -zie. Tylko ja myślę, że też przyjazd Putina, Putin, nie Putina, tylko Bidena tutaj, to był fact-finding mission. On przyjechał też zobaczyć, co się wydarzyło we wszystkich innych częściach świata, jaka będzie reakcja Europy. Czy on poprzez wycieczkę do Europy zbuduje taki system wsparcia, żeby położył karty przed Putinem i powiedział: Zobacz, cała Europa jest za mną, czy nie? No i okazuje się, że niespecjalnie, bo tak jak Angela Merkel powiedziała, że oczywiście Nord Stream to sprawa jest biznesowa, a nie rządowa, że współpraca to jest jednak na dobrym poziomie, że my będziemy utrzymywać swój budżet militarny, bo zagrożenie jest realne. Czyli nie ma tego takiego podskoczenia do góry i powiedzenia, o wspaniale, Ameryka znowu roztoczy nad nami opiekę i będziemy wszyscy dzielnie razem zwalczać Rosję. Cięż Zagrożenia i zagrożenia, i niezagrożenia, bo jeżeli popatrzymy na wymiar y, wymiany gospodarczej z Chinami, jaką ma Europa, to to nie jest zagrożenie z punktu widzenia Europy, to jest biznes. Słyszeliśmy przecież i po szczycie G7, i po szczycie NATO, y, że taki jednolity front wolnego świata z Joe Bidenem w roli lidera, Właśnie się uformował albo skonsolidował. Nie było to pewne za prezydentury Donalda Trumpa. A mnie się przypomina sondaż z maja, sprzed kilku tygodni, ale myślę, że nie tracący aktualności, zrobiony w Niemczech. Tam, gdzie Angela Merkel powiedziała, że Stany Zjednoczone są najważniejszym sojusznikiem Europy, w tymże maju, z sondażu wynikało, że pytani o naj, największe zagrożenie dla demokracji niemieckiej. Niemcy w większości, w 36% bodajże wskazywali Stany Zjednoczone, na drugim miejscu Chiny, Rosję dopiero na trzecim. Z tym jednolitym frontem różnie być może, czy to tylko pozory, czy to wypisywanie takich szczytnych haseł na sztandarach, żeby móc nimi powiewać, właśnie. Na, na potrzeby spotkania z Putinem? Ja myślę, że pew, w pewnym sensie tworzymy rzeczywistość słowem. Jeżeli coś się powtarza wielokrotnie, no to już wiemy z historii, że to może mieć szansę stania się prawną lub być przyjęte za pewnik. Ameryka nie może sobie pozwolić, żeby nie mówić, że wróciła. Nie może sobie pozwolić, żeby abdykować swoją rolę lidera. Bo to jest coś, na, na co nikt nie jest przygotowany. Czy rzeczywiście z tej roli abdykował Donald Trump? Przecież Stany Zjednoczone były, niezależnie od tego, że on nie głosił tego hasła America is Back, albo że Ameryka ciągle jest na czele, były liderem wolnego świata. Ja myślę, że Trump. Y to jest znów tylko moja własna opinia, ale ja myślę, że Trump widział coś jeszcze. Trump w odróżnieniu od Bidena, który jest politykiem z zawodu i nigdy nie uczestniczył bezpośrednio w życiu gospodarczym inaczej niż poprzez kreowanie polityki, przeciwko Trumpowi, który nigdy nie uczestniczył w życiu politycznym poprzez kreowanie polityki, tylko poprzez robienie biznesu. Trump widział, że Ameryka będzie się musiała przegrupować. Innego przegrupowania niż sprowadzenie biznesu z powrotem do Ameryki nie widział, bo z jego czasów nie było doświadczeń, jak jeszcze można to zrobić inaczej. Ale on czuł gdzieś pod skórą, w moim odczuciu, czuł gdzieś pod skórą, że Ameryka zaczyna tracić grunt gospodarczy, że, że świat nie idzie w tym kierunku, w którym Ameryka chce iść że to są, że, że Chiny stały się naprawdę poważnym zagrożeniem i to nie tylko gospodarczym, ale także militarnym. przecież są całe opracowania mówiące o tym, że gdyby Chińczycy chcieli naprawdę zrobić coś z Tajwanem, to Amerykanie mieliby olbrzymi problem w przeszkodzeniu im w tym. Więc ja myślę, że Trump gdzieś pod skórą czuł, ale był tak obcym elementem establishmentowi. Bo w tej chwili Vogel, Kurt Vogel, który był głównym adwajzorem, głównym doradcą Grancą. Ukrainy, no to co on teraz powiedział? Przecież powiedział, że jedynym sukcesem spotkania Putina z Bidenem będzie, jeżeli to się wszystko rozpadnie, a Biden skonfrontuje Putina i pokaże mu, gdzie jest jego miejsce. Że innego wyjścia nie ma, bo wszystko inne będzie sukcesem dla Putina. A wiemy, że, że coś takiego jest po prostu niemożliwe, no bo świat nie jest gotowy na tego typu konfrontacje. Tak, to, to, że nie będzie wspólnej konferencji prasowej. Że nie było, przepraszam, bo dodam, wypada jednak to uzupełnienie tu dorzucić: że my rozmawiamy, takie mamy okienko czasowe, w czasie kiedy realnie nagrywamy tę rozmowę, w czasie kiedy realnie trwa jeszcze spotkanie w Genewie, więc nie komentujmy jego rezultatów wzorem krytyków literackich, którzy wypowiadają się na temat książki nieprzeczytanej. No, ale nie sposób się do tego nie odnosić. Prezydent Zełęski, który uzyskuje od Joe Bidena wciąż i wciąż zapewnienia o wsparciu dla Ukrainy, zasugerował, bo to przecież nie było żądanie, że prezydent Stanów Zjednoczonych powinien się z nim, prezydentem Ukrainy, spotkać jeszcze przed szczytem z Joe Bidenem. No, oczywiście zostało to gdzieś w powietrzu. Niemożliwe było, żeby się Biden dostosował do żądań prezydenta Ukrainy. Czy te żądania też pozostaną? powietrzu nie zostaną spełnione oczekiwania ukraińskie. Ja myślę, że jest za wcześnie, żeby coś na ten temat powiedzieć, bo naprawdę nie wiadomo, co się wydarzy do końca na tym spotkaniu i, i nie chyba najważniejsze jest to, co się wydarzy, tylko interpretacja tego, co się wydarzyło, bo teraz każdy z przywódców, zarówno Putin, jak i Biden, będą to interpretowali na swoją stronę Oczywiście. i wygra ta interpretacja która będzie bardziej akceptowalna dla zachodniego świata, bo, bo pamiętajmy o tym, że, że Chiny zmienią, jeżeli dojdzie do reglobalizacji pod przywództwem Chin. Co jest elementem no, możliwym, powiedzmy, za 30 czy 40 lat, jeżeli Ameryka nie, nie, nie dogoni i nie przegoni z powrotem, w ten sposób można to powiedzieć, to jest to też nie tyle zagrożenie, co wyzwanie dla całego świata, bo to jest inna kultura. Reglobalizacja, powiada pani, e, raczej inny termin było słychać w związku z pandemią. Deglobalizacja po zerwaniu łańcuchów dostaw. Po tym y, nakazanym zamykaniu się po lockdownach wymuszonych przez zarazę, tymczasem jak rozumiem, globalizacja nie zniknie, tylko będzie miała inny charakter. Będzie miała, inny, w mojej opinii, będzie miała inny charakter tylko dlatego, że to co czuł Trump, że Ameryka pozwoliła w pogoni za tanią siłą roboczą za pozyskiwaniem nowych terytoriów. Ameryka pozwoliła na to, żeby część dużego biznesu, tego, który stanowił Korea, gdyby ekonomii amerykańskiej wyszła poza i teraz, jeżeli popatrzymy na eksport chiński, to widzimy, co oni eksportują. Oni eksportują scalone obwody, oni eksportują całą elektronikę, te wszystkie rzeczy, bez których świat stanie. I teraz, przywrócenie porządku świata, w którym każdy będzie miał swoje, jest praktycznie niemożliwe. Jeżeli spojrzymy także na inwestycje Chin w Afryce na to, co oni robią w Afryce i kiedy wykorzystując luki prawne eksportują do Stanów Zjednoczonych z Nigerii bez sław, no to ta deglobalizacja nie jest możliwa. Gini do butelki z powrotem włożyć się nie da. Można próbować w różne strony ją przeformować, ale... Ta bajka, moim zdaniem, oczywiście już się skończyła, już będzie miała inne zakończenie, na pewno nie deglobalizacja. Przypomnijmy pierwsze spotkanie Antony Blinkena, szefa dyplomacji amerykańskiej, z chińskimi dyplomatami wysokiego szczebla. Tam nie było ministra, szefa MSZ, był bodajże jego zastępca. Spotkanie na Alasce, już ładnych parę tygodni temu. Przełomowe i wyjątkowe, kiedy Chińczycy właściwie pierwszy raz tak się zachowując, uderzyli pięścią w stół. Koniec dyktowania przez Was, Amerykanie, tego, jak mamy się zachowywać. Teraz po szczycie G7 w podobnym tonie odezwała się ambasada chińska w Londynie, wydając taki komunikat, że skończyła się epoka, w której kilka państw czy grupy państw dyktowały światu, jak ma być urządzony, czy grupy państw rządziły światem. Przypominam o tym dlatego, że z Pekinu wyszedł sygnał niejednoznacznie interpretowany i ciągle chyba nie, nie, nie przekuty w czyn przez chińską dyplomację. Sygnał ze strony samego prezydenta Xi Jinpinga. On na, na Radzie ze swoimi propagandystami, ze swoimi służbami mówił, że Chiny powinny pokazywać światu bardziej przyjazne oblicze, że teraz raczej używać soft power i, i podbijać świat swoim szarmem. Poszerzać krąg przyjaciół, takie sformułowanie padło, a nie uprawiać dyplomację wilczą, to odwołanie do, do, do chińskiego symbolu wziętego z popularnego filmu bodajże. Tylko, że na razie nie widać efektów tego, nie przekłada się to na zamianę wilków w gołębie pokoju. Chińczycy, sądząc tego komunikatu ambasady londyńskiej... Mówią stanowczo, nie, 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 wy sobie możecie ustalać równe, różne rzeczy w tym waszym gronie tak zwanego wolnego świata, my i tak będziemy robić swoje. Jak się do tego dostosowuje wolny świat? Po wygranych wyborach Joe Biden zastał, jak sądzę ku swojemu zaskoczeniu i wściekłości, umowę inwestycyjną zawartą na chybcika przez Unię Europejską z Chinami, pod presją Paryża i Berlina, ewidentnie. Ta umowa nie będzie ratyfikowana, na razie Komisja Europejska wstrzymała cały proces, ale nie był to gest przyjazny wobec nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych ze strony jego europejskich aliantów. Ja myślę, że bardzo wiele zależy od tego, co naprawdę się wydarzy na Pacyfiku. Tak długo, jak długo Ameryka będzie miała prymat Pacyfiku, z głównie południowego Pacyfiku, tak długo, jak długo będzie kontrolowała trade na Pacyfiku, wymianę handlową, tak długo będzie utrzymywała prymat. Jeżeli Chińczycy wykonają manewr i przynajmniej wyrównają szanse na Pacyfiku i zażądają równego podziału i równego dostępu do, do wód na Pacyfiku, to wtedy cała wymiana, zmieni się cała geopolityka Europy Wschodniej. Jeżeli spojrzymy na to, bo Chińczycy będą mieli bezpośredni dostęp do portów zachodnich Europy i po, moim zdaniem po to był przygotowany ten inwestycyjny pakt, że oni jak gdyby Chińczycy w odróżnieniu od Ameryki, która podobnie do nas do, do wszystkich demokracji planuje na 4 lata od wyborów do wyborów, a potem zobaczymy. Chińczycy planują na 50 100 lat i oni mają pomysł na to i oni to realizują przez wiele lat wykorzystywali wszystko oni w tej chwili, gdyby, się, gdyby spojrzeć na Nigerię i na Afrykę, na to, co Chińczycy robią w Afryce, to jest odbicie lustrzane tego, co świat zachodni robił w Chinach 40 lat temu. I oni tę lekcję odrobili perfekcyjnie. Teraz czytałem taki artykuł, że w Nigerii wyrzucono właściciela firmy, właściciela zarządzającego taką dużą strefą wolnej wymiany handlowej za rasizm w stosunku do Nigeryjczyków. Więc ta twarz łagodna, o której Pan mówi, ona się wydarza. Tylko ona się wydarza tam, gdzie Chińczycy mówią, że oni zbudują nową rewolucję przemysłową, że oni uprzemysłowią całą Afrykę. I teraz niech Pan pomyśli, jak będzie z przerzutką, kiedy, kiedy oni rzeczywiście są naj najważniejszym w tej chwili inwestorem w Afryce. Jaka będzie przerzutka i jak to zmieni świat jak oni będą wtedy mieli zupełnie inne podejście i dojście do, do, do Europy. A Europa się kurczy, no nie oszukujmy się. Europa się przecież niesłychanie kurczy. No dla nas pozostaje ciągle pępkiem świata, trudno żeby było inaczej. Bośmy się w tym pępku narodzili, tu przyszło nam żyć. Pani doktor, czy Bidenowi udało się przekonać, no pięknych słów słyszymy co niemiara, nie po to się spotkali wszyscy ci przywódcy, by używać słów brzydkich? Czy udało mu się przekonać y, aliantów do stanięcia za nim murem, za Stanami Zjednoczonymi, w konfrontacji z Chinami, bo to jest główne y, wyzwanie? Przypomnę, jeszcze mówiliśmy o tej umowie inwestycyjnej, na razie zawieszonej z Chinami, być może nie będzie skonsumowana. No ale przecież e, niezależnie od tego, co deklarują przywódcy, nie tylko z grona Unii Europejskiej, bo na spotkaniu G7 jako dodatkowi goście byli Australijczycy, byli Koreańczycy z południa, ale patrząc na Europę, niezależnie od tego, co deklarują przywódcy europejscy, Włosi mają swoje pierwsze, e, oni byli pierwsi, porozumienie. Gospodarcze tak. z Chinami. Grecy właściwie oddają Chińczykom swoje porty. Pireus skupiony. Jest ta grupa 17 plus 1, z której miała się odwagę wypisać tylko Litwa, jak dotąd. No Jaki to wspólny front, jaki to jednolity front pod przewodem Bidena, skoro każdy ma swoje interesy z Chinami i nie chce z nich chyba rezygnować? Orbana jeszcze wspomnijmy. Wybór pomiędzy handlem, i gospodarką, a bezpieczeństwem. To bardzo trudne do wyważenia, i ja myślę, że Europa i świat będzie bardzo skrupulatnie obserwował to, co się będzie działo dalej na um, porozumieniu Rosja-Ameryka, bo potrzebny jest bilans militarny, a nie oszukujmy się, te dwa państwa mają tę prawdziwą siłę militarną. I być może, że wrócimy do jakiegoś systemu pierestrojki, patrz Gorbaczew, gdzie panowie z. Dogadają się nie dlatego, że się kochają albo że mają wspólne interesy, tylko dlatego, że doskonale widzą, jaka jest przyszłość. Natomiast w grupie 10 państw, które mają wymianę z Chinami, Niemcy są na czwartym miejscu, więc tu patrzymy na, na dwie rzeczy: patrzymy na pieniądze, i na gospodarkę, i na rozwój, który trzeba też wyważyć, bo nie oszukujmy się, ta, ta gospodarka bardzo waży na tym wszystkim, a z drugiej strony jest bezpieczeństwo. Jak oni to pogodzą? Czy Joe Biden da radę to pogodzić? Ja troszeczkę się dziwię, że nie było Kamali na tym spotkaniu, bo uważam, że młodsi. Pani wiceprezydent Harris. Tak, tak. Bo, bo młodsi ludzie są potrzebni, dlatego, żeby spojrzeli na politykę przyszłościową, a nie tylko Ameryka jest back I wrócimy do tego, co mówi Kurt Vogel, to my im dopiero teraz pokażemy. My im niczego już nie pokażemy, my się musimy dogadać. Pani doktor, jeszcze jeden aspekt, do nas interesujący najbardziej żywo. Joe Biden przywoływał artykuł 5 Statutu Paktu Północnoatlantyckiego, mówiąc, że to jest święte przyrzeczenie, ta dewiza muszkieterska jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Czym Joe Biden różni się od Donalda Trumpa w zapewnieniach o tym, że Ameryka w razie potrzeby przyjdzie z pomocą, bo jest do tego zobowiązana? Czy Joe Biden stawia mniejsze wymagania finansowe sojusznikom z NATO, niż robił to jego poprzednik? Ja myślę, że to o tyle się zmieniło, że nie, nie Ameryka stawia mniejsze wymagania, tylko że Europa oprzytomniała i zaczęła się dużo bardziej zbroić i dużo, bardziej, dużo więcej pieniędzy wpłacać do wspólnej obrony. Więc to jak gdyby zwolniło Bidena troszeczkę stupania nogą, które, które robił Trump. To jest jedna sprawa. A czy ten artykuł 5 wciąż ma tę samą wagę? Literalnie, jeżeli chodzi o słowo pisane, pewnie tak, ale gdyby przyszło do egzekwowania tego, naprawdę nikt chyba nie jest w stanie przewidzieć. Ja w tę jedność wszyscy za jednego, wszyscy, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to nie do końca, jak historia nas uczy. Nie do końca można w takie zapewnienia wierzyć. No to może jeszcze pozytywne elementy na koniec. Pani Ursula von der Leyen powiedziała, że koniec sporów, teraz czas na współpracę, nawiązywała do zakończenia, być może rzeczywiście zakończenie nastąpiło sporów między Boeingiem i Airbusem o dotacje, okładanie się karnymi cłami. Idzie ku lepszemu we współpracy gospodarczej Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej przecież rywali na rynku światowym? Myślę, że nie ma innego wyboru, że, że, trzeba, się będzie, że trzeba się będzie dogadać. Nowa ta, ta reglobalizacja, o której mówimy, to jest trochę takie jak gdyby stwierdzenie faktu oczywistego. Ziemia jest okrągła, jak powiedział mistrz Mikołaj, ale ona jest też skończona. Wszystko jest policzalne i my wiemy, ile czego na tej ziemi mamy i bawienie się w grodzenie miedz międzynarodowych, miedza między tym, miedza między tamtym, powoli się kończy. I teraz, jeżeli ma nastąpić jakieś nowe otwarcie, to ono musi wyjść raczej ze zrozumienia tego faktu, że no nie mamy alternatywnej Ziemi, a Ziemi już nie produkują od dawna więcej jej nie będzie. I musimy zacząć myśleć w tę stronę, zamiast się nawzajem militarnie straszyć, i ale czy Chińczycy zapomnieli Seattle? czy masakr w Seattle? czy Chińczycy zapomnieli wszystko to, co oni przeszli jako imigranci, czy po ludzku zwyczajnie nie będą mieli potrzeby, to teraz nasza, nasza pora. Nie wiem, nie jestem, nie jestem w stanie tego, tego ocenić, ale myślę, że to wszystko jest jak gdyby elementem, który będzie ważył. Jeszcze jedno, to będzie już ostatnia kwestia, chyba trzeba o niej wspomnieć, bo to być może najbardziej konkretne ustalenie z całej tej serii szczytów. G7, pierwszy z nich, 15%, minimum 15% podatek od firm i nakaz, zobaczymy jak będzie egzekwowany, rozliczania się podatkowego. Z działalności na terenie, dotyczy to przede wszystkim gigantów technologicznych na terenie tych krajów, w których prowadzą one działalność. To jest oznaka solidarności i sprawiedliwości, by szumnych słów użyć, ale pięknych na koniec. Jeżeli jest tylko do zrealizowania, to, to myślę, że tak, że gdzieś musi być z tego jakiś pozytyw i może to jest właśnie ten początek. Halo, jesteśmy wszyscy na, tym, na tej samej piłce, która jest okrągła. Bo jesteśmy wolnym światem. Bo jesteśmy i musimy się z tego w jakiś sposób rozliczyć. Myślę, że tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gościem raportu na dziś, w środę, 16 czerwca 2021 roku była amerykanistka dr Ewa Kakiet-Springer, wykładowczyni uczelni Wistula. Wspólnie dziękujemy Państwu za uwagę. Gospodarzem sobotniego raportu o stanie świata będzie już Dariusz Rosiak. A na koniec jeszcze jeden znajomy głos. Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to artrage.pl Książki dostępne dla każdego za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania Thermal Iski w Białce Tatrzańskiej Oferujący pobyty z wycieczkami rowerowymi bania Velo. Firma doradcza Krido. Kantory Kanga, sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Krasgoszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach. www.miłomibeauty.pl Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, Muzeum Kinematografii w Łodzi, organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Firma Surfshark. Dostawca sieci VPN. Narzędzia, które zapewnia prywatność i bezpieczeństwo w sieci. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupaCRB.pl Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster z Ełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer. Galmet. Polskie pompy ciepła. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN, wydawca reportaży MECZ TO PRETEKST i Republika Samsunga. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.